Na jeziorach powiatu ełckiego trwa wiosenne zarybianie. Od kilku tygodni pracownicy gospodarstwa jeziorowego wpuszczają do wody na rybek siei, szczupaka i sielawy. Ten ostatni gatunek na jeziorze Łaśmiady. Lekkie wzmocnienie jeziora w związku z zeszłoroczną przyduchą letnią. W tym momencie planujemy jeszcze w przyszłym tygodniu zarybienia węgorzem, a także na przełomie maja i czerwca zarybienia sandaczem. A do jesieni jeszcze jest daleko, na pewno coś jeszcze będzie na jesieni wpuszczane. Gospodarstwo jeziorowe pod zarządem ma 44 jeziora, w sumie 6,5 tysiąca hektarów wody. Przy zarybianiu jest zatem co robić. Od dwóch tygodni, od jak zaczął się weekend, to ja z kolegą to nic nie robimy, tylko non stop o 4 rano wyjeżdżamy i jeździmy do po prostu taki plan, że 3 kursy najmniej robimy, żeby wykonać pewien plan, nie? Tam 6-8 jezior dziennie. Jako ostatnie na trasie było jezioro Rygielskie, gdzie wypuszczono około 90 tysięcy sztuk szczupaka żerującego. Do połowu będą się nadawały za 3 lata, o ile przeżyją. Zabić je mogą gwałtowne skoki temperatury lub inne drapieżniki. Tego nie można określić jednoznacznie, to zależy od jeziora. Jaka będzie zasobność w pokarm, co go będzie atakowało, jaki inny drapieżnik, bo w tym momencie to jest niewielka rybka i nie, ją atakuje praktycznie wszystko, co się rusza w wodzie. Taki los czeka większość wypuszczanego tej wiosny na rybku, ale największe szkody w rybostanie czynią kormorany, szczególnie w węgorzach i sandaczach. Z tego, co mi wiadomo, to kormoran zjada średnio dziennie 40 deko ryby na sztukę. Jeżeli swego czasu była populacja kilka lat do tyłu na jeziorze Selmen Wielki, że tam było 2000 gniazdujących ptaków, razy 40 deko to jest 800 kilo dziennie ryby. Razy 200 dni w roku, gdzie kormoran żeruje, to wychodziło 160 ton, gdy rybacy po prostu połowili połowę tego. Na wiosenne zarybianie gospodarstwo jeziorowe wyda około 300 tysięcy złotych. Rybostan jest uzupełniany 2 razy w roku, wiosną i jesienią. Wtedy do wody trafią małe sumy, karpie i karasie.